Witam na stole. To już jest ostatnia część serii Salerno 43. Jak widać, ósma tura to jest też koniec scenerii, short scenario. No to więc załóżmy taką, co zagraliśmy. I tutaj punktami zwycięstwa jest 8 minimum, czyli jeżeli Aliant ma 8, a ma w tej chwili 8, to wygra tą grę, a jeżeli nie, na koniec tury nie będzie miał, to przegra, że tak powiem, tak na szybko. No i co? Możemy rozpocząć grę standardowo od rzutu na pogodę. Więc Niemiec, któryś z graczy rzuca na pogodę. Piąteczka, czyli dwa przesunięcia w prawo. I zgodnie z tabelką jest teraz pogoda dla Claudii. Dwa supply dla każdej strony i lotnictwo jest tylko mają w tej chwili Amerykanie. I przechodzimy do fazy początkowej uzupełniania mi są ci spadochroniarze i mogą za jeden punkt, to taki symbol jeden, kupić sobie też na przykład spadochroniarze i to uczynią, czyli dwa bataliony spadochronowe jako posiłki, a następnie Niemiec sobie flipnie za dwa punkty artylerii na planszę. I tak. Jeżeli chodzi o artylerię rakietową, jest to za darmo i wybierasz sobie dwa HQ asu do flipnięcia. I w ten sposób mamy przygotowaną turę. Możemy rozpocząć od ruchu. I tu mamy widok z góry przed ruchem niemieckim i teraz Niemiec wykona swój ostatni ruch w tej grze. I to jest wynik ruchu. Koncentrują się na dwa ataki na Battipaglia, żeby zająć punkt zwycięstwa i tutaj też będzie ciężko, ale spróbują przy pomocy asu odpędzić Amerykanów z tego punktu zwycięstwa. No i skupmy się na atak z tej strony najpierw. Tu jest piechota 6, czyli 12 obrony zdobrowana plus 2, to jest 14. Niemcy mają 12 ataku, więc 1 do 2, no ale wsparcie artylerii zmieniamy na 1 do 1. Wsparcie czołgowe nie działa z obydwu stron. Dodatkowo Amerykanin jednak rzuca lotnictwo, żeby było 1 do 2. No i jest 1 do 2 na tabelce. Słabo to wygląda na Niemców, no ale rzucają kostką. 2, czyli to jest A1, przyjmują jedną stratę. I następnym atakiem będzie atak na to miasto Battipaglia. Ta zielona cała dywizja, czyli 16 pancergrenadierów, będzie atakować. No i jak to wygląda sytuacja, jak to rozwiązać, jeżeli jest disk krupty na tych jednostkach? Czyli tak, czołg ma jedną obronę, bo zmniejszamy o połowę, spławiamy. I ta piechota ma 7, czyli 4, bo zakrągamy w górę, więc Hex ma w tej chwili 5 obrony, ale miasto daje jeszcze zdublowanie dla piechoty, czyli to jest 8. I 1, czyli 9, w sumie tu jest obrony alianckiej. A teraz sprawdźmy, co mają Niemcy. Mają tak 6, 7, 8, 9, 10, czyli jest 1 do 1, no ale to nie koniec. Niemcy dają jeszcze artylerię. Dali tą artylerię korpuśną. Rakietową nie mogą dać, bo ona działa tak samo jak korpuśna. Więc dwa razy korpusowej artylerii nie można dać. Czyli jest 2 do 1 wynik w tej chwili. No i tu już więcej Niemiec nie może dać. Aliant nie ma żadnych do wsparcia, też piechoty ani lotnictwa, więc jest 2 do 1. No i jeżeli rzucą od 4 w górę, no to Discord się nie może zdeterminowano bronić, więc zajmą to miasto Niemcy i wygrają tą grę. No to teraz wszystko w zależności od tego ruchu rzutu. I dwójka, no niestety, exchange, czyli wymiana ciosów. No i to jest wszystko, co Niemiec zrobi, więcej nie będzie działał. Nie wiem tylko, jeżeli chodzi o punkty zwycięstwa, czy w tym scenariuszu krótkim ten punkt stracony za tą plażę tutaj jest minus 2 punkty. Nie wiem, już nie wnikam w zasady, bo i tak to jest po prostu poza moją rozgrywką, którą ja sobie będę dalej kontynuował. I co? I jedziemy teraz jeszcze z recovery. A następnie supply check, już wszyscy Niemcy mają zaopatrzenie, więc tutaj nie ma nic takiego.
Ja chyba w poprzednim odcinku, czy wcześniej, jak robiłem attrition, to nie w tej turze, którą dostają, tylko w następnej powinien być robić attrition, więc chyba tam coś też muszę jakiś komentarz napisać. Drobny błąd, no takie niuanse tutaj trzeba zwracać uwagę. Okej, tu jeszcze przyjechała, zapomniałem ruszyć spadochroniarze, którzy zostali, nie zostali kupieni, tylko zostali przyszli w tej turze. No i teraz możemy pójść do tury alianckiej. No i turę zaczynamy zwykle od alianckich posiłków. Spadochroniarze, ale tym razem nie lądują, tylko poprzez floating cruiser, czy poprzez lądowanie morskie przepływają. Brytyjczycy mają nowe czołgi i też żeton dwóch pancerników Valiant i Warspire. One są dwa razy, można je użyć. Nie ma w zasadach napisanych nic o zasięgu, no ale zakładam, jako jest Navy Support, czyli dwa pola od brzegów można użyć ich, więc są jakoś limitowane przez zasięg i przez też użycie. No ale dodatkowe jest zawsze przesunięcie gdzieś na jakimś ataku na tabelce. Albo w obronie, tak się przyda. Okej, no to co? Jedziemy teraz z rozstawieniem jednostek i będzie mu. A następnie Aliant jeszcze sobie flipnie dwie artylerie swoje, które wylądowały. Tutaj też jest artyleria, to jest korpuśna. No to weźmy sobie korpuśną i którąś z artylerii, bo się przygotowuje, widzę, chyba na Eboli, żeby zająć się Eboli i zdobyć punkt zwycięstwa. Następnie możemy już wykonać ruch aliantami. No jak widać, koncentracja sił anglosaskich i amerykańskich pod Eboli będzie wyprowadzany szturm z trzech kierunków. Będą go prowadzić Brytyjczycy, bo mają więcej ataku, a wspierać będą Amerykanie i dołączone zostaną czołgi jako do brytyjskiej, jako do MAF-u, głównej siły atakującej. Okej, to teraz obliczę, jaki tam jest obrona i atak i zobaczymy, jak wsparcie będzie wyglądało. I Brytyjczycy prowadzą atak 19 do 12, czyli to jest i taki 1 do 1, nawet jakby przebili do 20, powyżej to nie można, więc jest 1 do 1. I teraz jeszcze wsparcie artylerii korpuśnej i dywizyjnej. I wtedy lądujemy na 2-3 do 1. Więcej modyfikatorów nie ma, no i atakują alianci Eboli rzut kostką. No niestety jedynka, czyli exchange. Niestety atak się nie powiódł. Jeszcze jeden Brytyjczycy wyprowadzają atak na tą jednostkę, atakując flanki, czyli na elitę 6 do, to jest 6 do 12, tak 6. No nie, to jest 11, czyli to jest 1 do 1, źle policzyłem. Ale oni mają 6, tak, czyli brakuje jednego punktu na 1 do 1, na 2 do 1, więc rzut kostką na 1 do 1. Trójka, czyli exchange. No i jest exchange, oni są już, nie są elitarną jednostką. Brytyjczycy trochę stracili siły z 5 na 3 do atakujących. Więc te wymiany chyba są na plus dla aliantów, tak mi się wydaje. Teraz przejdźmy jeszcze na południowy sektor. A tutaj 45 próbuje ciągle puszować spadochroniarzy i robić flankę od południa. Tam się zbliża też 8 armia, więc będzie oczyszczone przedpole, żeby sflankować od tej strony wschodniej pozycje niemieckie. No i tu jest atak do 4 obrony. Atakujący ma 12, 16, czyli 3 do 1. Oczywiście 4 do 1. I tutaj rzut kostką alianta i jedynka. No coś pecha mają, tylko DR2. Spadochroniarze się wycofują. No następnie przeprowadzam jeszcze jeden atak jako Breakthrough Combat Grupa na ten Hex.
I tutaj jest też, on jest tak, przez rzekę atakują, więc podwójnie powinni być zdublowani, no ale nie ma tu zasady z podwójnego zdublowania, więc nadal mają tylko 4, więc tak samo jest 4 do 1, rzut na tabelkę DR2, Niemiec też się wycofa. No i widzicie, tu błąd popełniłem, bo już zapomniałem o stakach, 6 staków jest więcej, nie można, jest 3. Więc ten powinien z flanki atakować i tego drugiego nie powinien atakować, to nie byłoby 4 do 1, tylko pewnie 3 do 1, to był discrapt. No ale dobrze, zostawiam jak jest, to już jest ostatnia tura, więc może tak, o, tak powinno być discrapt i może być, jest naprawiona i teraz tak, naprawiają się rally, robią alianci, zbierają się z Brytyjczycy w Patti Pagli, mają plus 2 za to, że są w mieście małym, czyli rzut z kostką, trójeczka, czyli to jest 5, spokojnie się zbierają. No i możemy przejść do supply phase'a, gdzie wszyscy mają zaopatrzenie. No i victory check. No i tutaj jest kwestia tego, że mają 8 punktów, więc teoretycznie wygrywają, ale mają stracony jeden tutaj beach hex, który kosztuje ich 2 punkty, więc teoretycznie przegrali. No, ale ja będę sobie kontynuował tę grę poza kamerą, poza już, żeby mi to szybko szło bardziej, żebym to dokończył, chcę w te parę dni sobie samemu zagrać jako odskocznie od normalnego dnia. Okej, to co? Dziękuję wszystkim za oglądanie. Dziękuję dla tych, którzy wytrwali i im się ta seria podoba i komentują. Ja ze swojej strony mogę tylko dodać, że zmieniam sobie tutaj kamerę. Będę teraz w HD nagrywał, czy nie w HD, tylko w 4K. Nie wiem, czy to będzie skok jakościowy jakiśkolwiek. No ale zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Też muszę tu swoje zmienić podejście do nagrywania. Bo już nie przez telefon, tylko trzeba przez komputer coś tu naklikać. Okej, no to co? Dziękuję wszystkim za oglądanie. Pozdrawiam, zapraszam na kolejne serie na kanale Sztuk Sztabowy. Cześć!